Hej, studzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Invisible Link. Musiałam tutaj wyaltabować jeszcze raz, żeby się upewnić. Okej, wracamy. Mam tutaj nasz save. Graliśmy wczoraj, znaczy ja wczoraj grałam 2 godziny. Ale dobra. Continue. Okej, to żeśmy wczoraj usłyszeli wszystko w poprzednim odcinku. I lecimy. Miałam lecieć tu. 6 godzin, tak? No to lecimy. This security office just got a priority shipment from a nearby weapons shop. Looks like they might be testing some new gear there. Let's steal it. Mhm. Aha, znowu możemy dostać broń. The corporation at this location is keeping a high value item in her under her heavy security. A successful infiltration here will gain you an item which normally costs a tidy sum of nanofab, furthermore desirable cost of zero. Yeah. A tutaj co jest? 7 godzin. Aha, i to są te augmentacje. No dobra, to polecimy sobie tutaj. Nie ma co szaleć. Nie mam tu nic do picia, mam tylko wodę. Jeszcze końcówkę. Takie dwa większe łyki. Pod koniec. Dobra. Lock the guard office, get out alive. Locate. Find and steal corpo money. Look around. Walking people. To ja. Deckard ma 11 punktów ruchu, a nasza przyjaciółka ma ich 10. No dobrze, to zaczynajmy od ciebie. Mhm. I zaczniemy sobie od zhakowania tego. I zaczniemy sobie od zdobycia prądu. I zhakujemy to. Nie wiem, co to jest i jak to działa. Wolę na wszelki wypadek się tym zająć. Ok, tutaj jest jakieś pomieszczenie. Łypnij jeszcze raz. Dobra. Zamknij drzwi. Ok, kolejne rzeczy. Jeden, dwa, a tutaj będzie 5. No nic, zacznijmy od tego. Rozwalmy też to, żeby wiedzieć, co nas tutaj czeka. Okej. Okay. Dobra, tu jest agent. Okej, okay, on się porusza. On chodzi w tej weftę, tak? No dobra, no to zamknijmy drzwi. On będzie pierwszy do znokautowania. Cholera, ruszyłam się i już teraz go nie widzę. No dobra. Będziemy mieć na niego oko następnym razem. I teraz Deckard. Okej. Okay. To jest takie pomieszczenie zamknięte. Więc chodźmy tutaj. Jak radni to. Został nam jeden punkt energii, ale się tym to specjalnie nie martwię. Się zastanawiam, czy iść tutaj i mieć pewność, że jak on pójdzie tu, to będę schowana, czy iść tutaj i zaryzykować, że, jak będzie jakiś strażnik, to pójdzie tu. Zaryzykujmy. Najwyżej się będziemy cofać. Okej, tam jest tylko jeden ludź. Więc zajmijmy się na razie Deckardem. Okej, okay, on jest chyba status stationary. I tutaj z tego co widzę najprawdopodobniej nie ma nigdzie dalej przejścia. Więc idziemy do... do ciebie. Tutaj będzie dużo miejsc do pójścia. Więc się przejdziemy. Tą turę sobie odpuszczę, żeby on się tutaj cofnął. Możemy też zrobić tak, że się schować tutaj. Deckardem się schować tutaj. Doszedłbyś tu? Prawdopodobnie tak. Więc schowaj się tutaj na razie. Okej, mamy dodatkowe pierdoły.
Ty podejdź tu. Zamknij drzwi. I podejdź tu. Okej. Chcę to zrobić jak najciszej. Po prostu. Zwyczajnie w świecie chcę to zrobić jak najciszej. Ty możesz od razu iść tutaj, bo tutaj nie ma... Nie ma nic. Ani nikogo. Ty podejdź tu. I zajrzyj do środka. I w sumie... Sakuj konsolę. Dobra, tutaj jest miejsce, z którego jak coś to mogą nam wyjść dodatkowi agenci. Tutaj jest wyjście do naszej ucieczki. Winda do naszej ucieczki. Tutaj podejrzewam, że nie ma nic, ale jak będę się cofać, to i tak tutaj zajrzę. A na razie kończę turę. Mhm. Dobra. Wchodzisz tu. Zamknij drzwi. Uhuhu. Dobra. Dobrze, że to zauważyłam. Bym się jeszcze przekonała, co to jest. A, to ma Daemona. No, zobaczmy, co jest w środku. Okej. W sumie Incognita ma dużo mocy, ale ten Daemon mnie przeraża, więc na razie sobie odpuszczę. Okej, tu jest kamera. Dobra. Podejdź tu. Zamknij drzwi. Zdobądź więcej punktów. Podejdź tu. Okradnij safe. Dobra, bo bałam się o Descartes'a, że go może znaleźć. Że tutaj ktoś może wyjść i go może znaleźć. Aha, tu jest kamera. Dobra. I tutaj poza safe'em nie ma, nic. Więc... Wchodzisz. To jest safe, czy to jest Daemon Database? Daemon Database. No dobra. Okej. Okay. Ty się będziesz cofać. Ty, to przy okazji. Drains power. No dobra, sakujmy to. Dobra. Ten drain power nie było takie złe. Zamknij drzwi. Okej, okay. To jest prawdopodobnie kamera. Ewentualnie... Tutaj jest safe. Więc jak ty się będziesz wracał, to znokautujesz tego gościa. I... no i zobaczymy. Czy to jest nanofabricator? Tak, to jest nanofabricator. To ty się tutaj podejdziesz i ogarniesz ten nanofabricator. Tak, tu jest strażnik. Na razie nic się nie dzieje, więc spokojnie. Podejdź tu, żeby się upewnić, że... że nic nam się nie stanie. I tutaj tak, możemy mieć, kupić sobie augmentation. Kills do not increase the alarm target, cost 3 power per kill. Can install multiplier of this augment. Takie średnie. Ten medgel pomaga nam ożywić naszych ludzi. Jakby ktoś ich dorwał. To jest całkiem niezłe. Ha, to wymaga anarchii na levelu 4. Detonates all the end of the turn when...
Zastanawiam się, czy tego im nie kupić, wiecie. Ona ma niby tą broń, ale może użyć tylko raz na turę. Tylko, że nie przebija się przez armor. Więc nie, odpuszczę sobie. Zamknij tu drzwi. Okay, on stoi w tą stronę i jak otworzę drzwi, to będzie czuł się zaalarmowany. I wiecie co? Tak właśnie zrobię. Did you see that? Tak. Ambush. Znokautuj go, bo muszę się dostać tutaj. A on prawdopodobnie będzie miał kartę. Ewentualnie, jeśli nie on, to ten koleś, który jest tu, więc... Okej, to klikanie... No właśnie, on ma security card. To klikanie mnie bardzo zaniepokoiło. Jak daleko dam go radę przejść? Niedaleko, więc go tu zostawię. Zamknij drzwi. Wiecie co? Przejdziemy nim tutaj, a nią się cofniemy i pójdziemy tu. Mhm. Schowaj się za biurkiem. I idziemy dalej. Powiem wam szczerze, że strasznie mi się ta gra podoba. Bardzo lubię takie gry. Zamknij te drzwi. Tylko tutaj dasz radę dojść. On jest jeszcze znokautowany na dwie tury, więc pójdziemy tu. Będziesz tak na wierzchu. Ale cóż. Zamknij drzwi. Podejdź tu. Garnic jest w środku. Pewnie w środku jest strażnik, który wchodzi i wychodzi. Zamknij drzwi. Ewentualnie, jeśli nie strażnik, to robot. Więc... Dobra. Kolejna tura. Tak, wygląda na to, że to robot. Ty na pewno pójdziesz tu. Zhakuj to. Zabierz pieniądze. Okej, tu jest safe. Więc nawet bez wahania. To jest więcej niż tylko safe. Przejdźmy się tu. Okej, tutaj jest drugi safe. Świetnie, świetnie. Dodatkowy power. I teraz, czy ja chcę ryzykować i wchodzić tutaj? Podeszłabym tutaj. No, nic więcej nie widzę. A... No właśnie. Czy ja cię mogę? Tak, mogę cię. I to zrobię. Będziesz mój na jedną turę. A potem będziesz znokautowany na dwie. Na razie idź tutaj, Deckard. Ty, robociku. Sprawdź mi, co jest tutaj. Znaczy, pokaż mi, co jest tutaj. Mogę drzwi zamknąć. No dobra. Deckardem tego nie zrobię. Deckardem chodźmy tutaj. Też był jak najlepiej ukryty. A ty, moja droga, pójdziesz tu i się cofniesz. Aha, tutaj jest robot. Dobra, dobrze wiedzieć. Podejdź tu. Aż cholera! Dobra. Zmarnowałam jeden punkt, ale dobra. Przeżyję to. O, co to jest? Anarchy skill level 2. It is possible to increase a control uplink potential by optimizing its process tree and use at the console to increase the amount of power generated by one.
Mogę to sprzedać, więc jakoś mi się to nie wydaje zbyt użyteczne. Okej, medżel, super. Super. Dekart. Idź tu. Odblokuj, zerknij do środka. No super. Zamknij. Teraz pytanie za 1000 punktów. Czy ja to chcę otwierać teraz? Czy ja bym chętniej wzięła i cofnęła się moją koleżanką tutaj i dopiero wtedy? No, myślę, że tak zrobię. Więc end turn. Looking around. Okej, dodatkowe kamery. Tutaj są dwie. Tutaj jest jedna. Co to jest? Generate two new demons programs on random objects. Dobra, to odblokujmy to. Tak, myślałam, że właśnie na tym będzie. Ale dobra. A, mogą z tym poczekać. No nic, no nic. Dobra. I tutaj czekam na ciebie. Investigating area. Okej, zerknij do środka. Nie możesz zobaczyć, gdzie on jest. Na wszelki wypadek stań tu i włącz się na ambush. Bo się boję, że ten robocik się jak coś to może cofnąć. Ale on idzie w tamtą stronę, więc nie ma problemu. Ewentualnie. What was that? Investigating. Bardzo mi nie na rękę, że on się zatrzymał. Czy tego możesz skejować? Możesz go zabić, ale ja nie chcę go zabijać. Chociaż z drugiej strony nie. Przejdziemy tu tak, żeby nikogo nie zabijać. Leż tu. Ten robot się cofa? No powoli. Idź tu. Zamknij drzwi. To biegniesz tu. Ale ten robot jest za daleko, żeby się cofnąć. Więc dobra. Żeby się zdążyć cofnąć, więc lecimy dalej. Okej. Chciałam zerknąć do środka, żeby się upewnić, że tutaj nikogo nie ma, bo wiem, że tutaj jest koleś. Się zastanawiam, czy tego nie użyć już, bo ona już jest praktycznie na końcu. Tak więc... Kredycy... Armor Piercing 2, ty to jest zarąbiste. Melee Range... To jest super. A to jest ten... As one use only. Zmienimy zaraz karty. Gdzie ja cię chcę ukryć? Tutaj. On przejdzie tak i nas nie zauważy. Ten robocik już tu idzie. Okej. Dobra. Ten robocik tutaj jeszcze nie dotrze, więc będziemy mogli się, myślę, dostać nawet tutaj. Okej. International. Zejdź tu. Okej, tu był strażnik.
I on jest stacjonarny. W takim razie ty, czy jesteś w stanie użyć ambusza już? Chyba tak. No. W takim razie otwórz, zwróć jego uwagę i go znokautuj. Dobra. Kolejna tura. Dobra, on się obudził. Dopiero w następnej rundzie będzie w stanie coś zrobić. Dobra. Przede wszystkim... To mi jest niepotrzebne. Złap go za fraki. Przenieś tu. I ciepnij go na ziemię. Chcę, żebyś cały czas widziała, co się dzieje w środku. No nic, musimy zaryzykować i mieć nadzieję, że nasz szalony plan wypali. Aha, on jest tutaj. I on idzie w tą stronę, tak? Na to wygląda. Nie, on idzie tutaj, do tego. Dobra. Dobra, ten robocik nam stanął na drodze. No niestety musimy użyć. Rusz swój czarodziejski tyłek tutaj. Zamknij za sobą drzwi. Dekart. Biegnij tu. I biegnij tu. Dobra, uciekamy. Udało nam się znowu przeszukać cały obszar. Cały teren. Nie pominęliśmy żadnego pomieszczenia. Bardzo jestem z tego powodu zadowolona. Zamknij drzwi. Dojdziesz tu. Świetnie. On ma coś? Aha, tą kartę tylko. No dobra. W następnej turze się stąd zabieramy. Investigating. Okej. Okay. Deckard. International. I lecimy stąd. Bardzo ładnie. Good hunting, operator. I'm sure we'll put that new toy to good use. Też tak uważam. Jak mi się podoba to wyliczanie tego wszystkiego. To najbardziej lubię w grach turowych. Dobra. Ha, to jest ładowarka, że po prostu możemy ją użyć do naładowania swojej broni. Damy tobie to. To sobie zostawimy. Ten lepszy. I myślę, że jemu też zostawimy tą ładowarkę. Ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ma armor piercing na 2. Więc wiecie. Tylko, że używa 5 powera, kiedy jest używane. To już nie jest takie fajne. Więc może weźmiemy sobie i to, i to. Mhm. Będziemy używać odpowiedniego w odpowiednim momencie. Ty masz to. Ja nie chcę mieć anarchii. Będziesz mieć ten medżel. A są one use only, no. A to sprzedamy. It is possible to increase a console uplink. Aha, tak. Central told me you'd call. I don't have anything for you right now, but I can move some goods if you have any to spare. You keep me in stock and I'll keep you in credits. Ładowarkę mu nie sprzedamy, przynajmniej nie na razie. Może się w jakichś późniejszych misjach przyda. Ale tak.
Przydałoby się wydać tysiaka, żeby im zwiększyć siłę, żeby mieli jeszcze jedną możliwą rzecz do noszenia. No. Pytanie, czy ja chcę wydać tego tysiaka, żeby zwiększyć mu prędkość na maksa, czy ja chcę wydać tego tysiaka, żeby mu jej zwiększyć prędkość o 1. Ewentualnie wydam tysiaka, żeby jej hacking zwiększyć jeszcze bardziej. On nie potrzebuje hackingu na wyższym poziomie, ja go nie używam do hakowania. Staram się i to bardzo. Robię to tylko kiedy muszę, a ten drugi level jest, uważam, wystarczający. Myślę, że zostawię sobie ten 1000. Musimy keep moving. If the corpse get a fix on our location, we won't last long in a direct fight. Keep up the hit and run and we might just get through this. Okej. Okay. Idziemy dalej. Co tu jest? Mombasa. Myślę, że tak jak mówiłam, myślę, że pójdę tutaj. To jest drugi poziom, to też jest drugi poziom. Już kolejny po następnym odcinku będzie z trzeciopoziomowymi misjami, więc się doczekać nie mogę. No ale dobra, na razie to by było na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!